Waszym błogosławieństwem jest to, że nie umiecie nic. Bardzo często osoby początkujące boją się zacząć jakąkolwiek przygodę z siłownią czy po prostu z aktywnością fizyczną, bo za dużo naoglądali się tych osób już zaawansowanych, które robią te wszystkie szalone ćwiczenia albo sugerują się tą ilością jednostek treningowych w tygodniu czy ilością czasu, którą się przeznacza na trening właśnie u osób zaawansowanych i uświadamiają sobie, że sami nie dadzą po prostu rady robić czegoś takiego. Ale ten film nie będzie motywacyjnym bełkotem, dlaczego warto zacząć trenować. W tym filmie chcę Wam powiedzieć, dlaczego Wy, osoby początkujące, jesteście na uprzywilejowanej pozycji. Tak, jesteście ogromnymi szczęściarzami i muszę Wam uzmysłowić, jak bardzo. Wasze ciało nie umie nic. I serio się z tego cieszymy. Już mówię Wam dlaczego. Częstym błędem, przez który nie wyciągacie 100% z Waszego treningu na samym starcie jest to, że zaczynacie za szybko. Standardowy błąd początkującego. Wrzucacie piąty bieg i lecicie w ten trening, przez co później bardzo szybko się wypalacie. I wiadomo, że powinniśmy zaczynać małymi kroczkami, ale nie tylko dlatego, żeby uniknąć tego startowego wypalenia, ale dlatego, że to jest właśnie ten piękny czas, gdzie na początku macie też szczęście początkującego. Myślicie, że jesteście na przegranej pozycji, dlatego, że dopiero zaczynacie swoją przygodę z siłownią, ale to właśnie Wy jesteście na uprzywilejowanej pozycji względem osób, które trenują rok, dwa, bo Wy nie umiecie nic, dlatego możecie nauczyć się wszystkiego. Jeżeli na samym początku nie zwrócicie uwagi na podstawy i Wasz trening nie będzie opierał się na prawdziwej nauce, Wasz organizm nauczy się złych wzorców ruchowych, wyrobi sobie złe nawyki, które potem przez ten rok, dwa będziecie cały czas powielać. Na samym początku Wasz mózg chłonie wszystko jak gąbka. Uczy się nowych ruchów, zapamiętuje i tworzy poprawne bądź nie wzorce ruchowe. Z doświadczenia trenerskiego zauważyłam, że o wiele łatwiej pracuje się z osobami, które kompletnie nigdy nic nie robiły, niż z kimś, kto trenuje ten rok, dwa, ale na samym starcie nauczył się złych rzeczy, wyrobił sobie już złe nawyki, złe wzorce. O wiele trudniej jest wyplenić te złe nawyki, niż nauczyć osobę początkującą wszystkiego od zera. Jeśli na samym starcie wskoczycie w za ciężki dla Was trening i w ćwiczenia niedostosowane do Waszego aktualnego poziomu, to zamiast rzeczywiście ćwiczyć, będziecie po prostu walczyć o przetrwanie. Czyli robiąc na przykład ćwiczenia po prostu niepoprawnie. Jeśli zamiast wrzucać piąty bieg, zaczniecie sobie na spokojnej dwójeczce i skupicie się na podstawach, to Wasze ciało wyciągnie z treningu o wiele więcej niż tylko pot, krew i łzy. Na początku trzeba skupić się na podstawach, które ja wiem, są po prostu nudne. I to jest powód, dla którego tyle osób je opuszcza, ale jeżeli spojrzycie na najlepszych zawodników różnych sportów, to uwierzcie mi, oni nigdy tych podstaw nie ominęli i nigdy o nich nie zapomnieli. Dlatego na starcie warto zacząć od nauki podstawowych ćwiczeń z własnym ciężarem ciała, zanim wskoczymy w przysiady z wyskokiem. Najpierw nauczmy się robić po prostu poprawny przysiad. Fajnie jest też sięgać po ćwiczenia izolowane, żeby nauczyć się na początku czuć pracę konkretnych mięśni. W treningu też chodzi o to, żeby wyrobić sobie to takie połączenie mózgowo-mięśniowe. I to jest serio. Ja jestem już na takim etapie, że potrafię robić nawet najgłupsze, najprostsze ćwiczenie i się przy nim strasznie zmęczę, bo mój organizm do wykonania pozornie prostego ruchu wykorzystuje zdecydowanie więcej jednostek motorycznych. Im więcej jednostek motorycznych zrekrutujemy do wykonania danego ruchu, tym więcej ich używamy, tym bardziej się męczymy. I wtedy też ćwiczenie jest o wiele bardziej efektywne. Dlatego nie warto jest pędzić w trening, zasuwać powtórzenia jak najszybciej, kompletnie bezmyślnie. Lepiej jest naprawdę zrobić kilka kroków w tył, zwolnić i skupić się na mięśniach, nad którymi pracujemy. Jeżeli Wasze ciało nie poczuje, co ma zrobić, to ono tego po prostu nie zrobi. Tak samo Wasz przysiad może od boku wyglądać poprawnie, ale jeżeli nie aktywujecie dobrze konkretnych partii mięśniowych w konkretnym momencie ruchu, to to tylko dobrze wygląda od boku, a wcale dobre nie jest. Dlatego podsumowując na koniec, Wasze szczęście polega na tym, że nie umiecie nic, a nauczyć możecie się wszystkiego. Jeżeli na starcie zaczniecie od spokojnej nauki podstawowych elementów treningu, o wiele łatwiej będzie Wam później progresować dalej, bo będziecie mieć mocne fundamenty do tego, żeby budować sobie progresję w treningu. Uwierzcie mi, na początku o wiele lepiej jest zrobić na treningu mniej, ale też dbać o to, żeby to było konsekwentne i regularne, bo nasz mózg, nasze ciało uczy się poprzez powtarzalność. Tak samo było w szkole, cały czas mieliło się dokładnie te same zadania z matematyki, zmieniałaś troszeczkę treść pytania. O to samo chodzi tutaj. trening musi być powtarzalny. Musicie na początku powtarzać te same podstawowe elementy, zanim zaczniecie je nie wiadomo jak urozmaicać. Dlatego jeżeli Ty jesteś osobą początkującą, mam nadzieję, że ten film przekonał Cię do tego, że warto zacząć, ale warto zacząć spokojnie i poprawnie. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Sprawdźcie inne filmy na tym kanale, pamiętajcie zasubskrybować i sprawdzić też moje konto na Instagramie, bo tam wstawiam troszeczkę inne treści niż tutaj. Trzymajcie się i mam nadzieję, że ze wszystkimi początkującymi widzę się w którymś z moich treningów. Pozdrawiam, cześć! A jeżeli Twoja pompka wygląda właśnie tak i w końcu chciałabyś się nauczyć wykonywać ją poprawnie, sprawdź mój film z wyzwaniem do pompki.